Tło wydarzeń Joanna Wrzykowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, Bożena Sobkowiak, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Koszalinie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. 60 lat minęło, można by zaśpiewać za 40-latkiem, pora na świętowanie, niedługo zjazd absolwentów. Na początek opowiedzmy, co się będzie działo w ramach tego świętowania. Tego świętowania naprawdę bardzo, bardzo dużo się będzie działo. Rozpoczynamy 3 października turniejem piłki siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych miasta Koszalina o Puchar Pana Prezydenta miasta. Ten turniej potrwa do 4, o godzinie 12, 4 października będzie zakończenie turnieju. 4 już zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych do siebie, do pokoju Escape Room. Przygotowaliśmy pokój zagadek, coś nowego. W tym pokoju zagadek będą informacje na temat Lema, ale też historii naszej szkoły. I tu serdecznie zapraszamy gimnazjalistów koszalińskich szkół. Zaproszenia poszły do szkół. 5 również jest jeszcze Escape Room i o godzinie 18.30 w CK 105 przewidziany jest koncert Nasze Talenty. Ze względu na patrona wystąpią na scenie nasi uczniowie, ale niespodzianką będą nauczyciele. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. 6 października o godzinie 9 rozpoczynamy mszą świętą w katedrze, a o 11 jest gala jubileuszowa. Tutaj też chcemy pokazać historię naszej szkoły, nasze osiągnięcia, też część artystyczna. Mam nadzieję, że dużo też ciepłych słów usłyszymy od osób, które do nas przyjdą. Zaproszona jest delegacja z Iwano-Frankiwska, czyli z miasta partnerskiego, z byłego Stanisławowa. Już mam potwierdzenie, że przyjeżdża 5-osobowa delegacja. I 7, cały dzień, cała sobota dla absolwentów. Od 9.30 do godziny 11 rejestracja, o godzinie 11 do 14 sporo się będzie działo na terenie szkoły. Nasi absolwenci mogą na chwilę odpocząć, spotkać się, powspominać. I o godzinie 19 bal w Kowalu. Zobaczą. I też z wielkimi niespodziankami. Serdecznie zapraszamy naszych absolwentów. Zobaczą, jak się pozmieniali, niektórzy pewnie nie widzieli się przez lata, ale właśnie ta szkoła chyba ma coś w sobie, bo do niej się wraca. Macie takich nauczycieli, którzy są właśnie absolwentami waszej szkoły. Tak, wielu nauczycieli obecnie uczących to nasi absolwenci. Część już jest na emeryturach. Są to ludzie, którzy tworzą charakter tej szkoły. Ja myślę, że szkoła to nie tylko nauczyciel, to przede wszystkim uczeń, ale i też rodzic. I stworzenie takich dobrych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne. I o to wszyscy staramy się dbać. Mhm, ale o takie relacje między właśnie rodzicami i nauczycielami i uczniami dba praktycznie każda szkoła. Pytanie tylko, jak to zrobić, żeby to działało? A to działa na pewno. To znaczy, trzeba umieć podejść do ucznia. Ten uczeń musi, jego potrzeby muszą być dobrze rozpoznane. Ten uczeń nie może być anonimowy. My naprawdę od lat staramy się o każdego naszego ucznia dbać. Czy to jest uczeń bardzo zdolny, czy to jest uczeń przeciętny, czy to jest uczeń słaby. Bo takich właśnie uczniów mamy. Tu nie chodzi o to, żeby mieć samych najlepszych uczniów, bo z takimi pewnie się dobrze pracuje. My mamy cały wachlarz uczniów i każdy uczeń, mówię to z pełną świadomością, odnajdzie swoje miejsce, jeżeli będzie tylko chciał i będzie też pewnych wskazówek naszych słuchał, bo to nie wiąże się tylko tak, że my musimy też dawać tym młodym ludziom pewne wskazówki, ale rozwijają się sam. A powiedz mi troszeczkę o historii. Jak ta szkoła się zmieniała przez te dziesiątki lat? Bardzo mocno się zmieniała. Powstała w 1957 roku w styczniu. Stąd nasza inauguracja rozpoczęła się polonezem przed ratuszem z panem zastępcą prezydenta Przemysławem Krzyżanowskim. W lutym takiego poloneza zatańczyliśmy. Ministerstwo Oświaty powołało do życia szkołę technikum zawodowe. I ono się wtedy mieściło na ulicy Racławickiej 9. I od 1960 roku już mieści się na właśnie w budynku naszym, czyli na jedności 9. I tu już powstaje technikum budowlane, technikum drogowe, technikum chemiczne. Zmieniają się kierunki kształcenia budowlanego. Aż wreszcie w roku 1991 powstają pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego. W 1993 roku uzyskujemy nazwę zespołu szkół nr 2. I w skład zespołu szkół nr 2 wchodziły technika i oprócz tego liceum, to piąte liceum ogólnokształcące. W 1999 roku
po raz pierwszy pojawiają się klasy gimnazjum. I klasy technikum były do 1998 roku. I od tego roku, właściwie od 99, mamy piąte liceum i gimnazjum nr 4. I ubolewam bardzo, no właśnie, że... i będą kolejne zmiany Kolejne teraz. Zmiany będą od 1 września 2019 roku, gdzie staniemy się piątym liceum ogólnokształcącym. I muszę zapytać o reformę edukacji. Jak się pani podoba, nie podoba, co dobrze czy źle? Dobra zmiana czy zła zmiana ta reforma edukacji? Bo wielu ludzi mówi, że za szybko, za ostro, nie tak. Pewnie zawsze w edukacji pewne zmiany są potrzebne, ale nie wiem, czy są tak szybkie te zmiany potrzebne były aż tak natychmiast już. Gimnazjum nasze ma swoją tradycję. Od 99 roku funkcjonuje i ma się dobrze. W 2001 roku powstały pierwsze klasy integracyjne. My uczymy dzieci niepełnosprawne, co też jest dużym wysiłkiem dla nauczycieli, którzy muszą przystosować swoje metody pracy do dzieci niepełnosprawnych. I tu z pełną też odpowiedzialnością powiem, że radzimy sobie z tym świetnie i mamy informację zwrotną, że radzimy sobie z tymi dziećmi doskonale. Więc to jest też potwierdzenie naszej dobrej pracy. Jakby zabieranie całości gimnazjum w pewnym momencie, że nie będzie istniało, to jest duży szok nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczycieli. Ja myślę, że w tym systemie, kiedy istniało gimnazjum i liceum, to było bardzo dobre rozwiązanie. Uczeń z nami mógł być 6 lat. Mhm, ale zwolennicy tej zmiany mówią o agresji w szkołach, o tym wieku gimnazjalnym jako takim najtrudniejszym, o tym, że za wcześnie to dziecko z tej podstawówki było wyrywane. Może coś w tym jest? Jak to jest? Bo agresja w szkołach to jest taki temat bardzo trudny i bardzo często unikany, zamiatany gdzieś pod dywan. Dopiero jak widzimy jakieś dramatyczne doniesienia, takie skrajne, to temat wychodzi. Jak jest w szkołach z agresją? W każdej szkole pewnie znajdzie się uczeń, czy uczniowie, z którymi trzeba pracować nad jego zachowaniem. Natomiast ja tego nie mogę stwierdzić. Przy gimnazjum i liceum, gdzie ten uczeń gimnazjalny, 13-letni, który przychodził do szkoły, wychodził 16-letni, spotykał się z młodzieżą między 16 a 19 rokiem życia. To się niwelowało i to bardzo. On nie czuł się tak mocno pewnie. Ci uczniowie trafią teraz do szkół podstawowych. Zadajmy sobie pytanie, czy ten uczeń 13-16-letni, który będzie z uczniem, może być 6-7-letnim, czy to będzie dobre rozwiązanie? Słyszała pani pewnie o ostatnim dramacie, ostatniej tragedii, o samobójstwie 14-latka, który szykanowany przez rówieśników po prostu popełnił samobójstwo. Jak pani sądzi, czy da się w ogóle zapobiegać takim dramatycznym aktom? Na pewno się da. Trzeba tylko słuchać swoich uczniów i informacje. Najważniejsze jest to, żeby ten uczeń też mówił. Bo jeżeli nie będzie mówił o swoich problemach, i też tutaj taki komunikat do rodziców. Jeżeli coś się dzieje w domu rodzinnym, to dobrze by byłoby, żeby szkoła wiedziała o tym, żebyśmy mogli też reagować wspólnie. A często pewne sprawy są po prostu zamiatane pod dywan i my rozwiązujemy je, kiedy mleko się rozlewa. To my dopiero zaczynamy rozwiązywać sytuację. Nie, musi być ta komunikacja między domem rodzinnym a szkołą. To jest bezwzględnie konieczne, żeby ten uczeń czuł się też bezpiecznie na terenie szkoły. Wróćmy do tego, co szkoła proponuje uczniom, bo jak patrzyłam na waszej stronie internetowej, jest masa ciekawych rzeczy. Są i wymiany młodzieży, jest udział w ogólnopolskich różnych konkursach. Dzisiejsza szkoła to taka szkoła, która musi jakby zawiadywać całym światem młodego człowieka, tak się wydaje. Tak, i dobrze było, żeby i tak dobrze by było, żeby tak było, ponieważ ten uczeń musi odnaleźć swoje miejsce, on musi rozwijać siebie, musi poznać dobrze z siebie, żeby móc pójść dalej, do kolejnego etapu edukacyjnego. My staramy się, tak jak powiedziałam, słuchać naszych uczniów, badamy jego potrzeby, czyli nauczyciele, wychowawcy zawsze rozpoznają te potrzeby, potem wiemy, z kim mamy pracować. Pod tym kątem układamy zajęcia pozalekcyjne i pracujemy z tą młodzieżą nie tylko. To, że musimy przekazać wiadomości, umiejętności, to każdy wie, ale oprócz tego musimy zrobić coś dla tego młodego człowieka więcej i więcej. To w takim razie, czym się młodzież interesuje dzisiaj? Bo tak jak się patrzy na młodych ludzi, to można powiedzieć, że najbardziej interesują się swoim telefonem, smartfonem, doniesieniami plotkarskimi z życia celebrytów i tak dalej, nie? Tak,
Tak, i to jest prawda. Z bolączka XXI chyba pierwszego wieku i tak szybko rozwijającej się technologii informatycznej. I tutaj musimy zrobić wszystko, żeby to też zmienić, żeby tego młodego człowieka wyjąć z tego świata, chociaż my sobie świetnie zdajemy sprawę, że do końca się tak nie da. Ale trochę się da. Trochę się na pewno da. I właśnie, stąd te czym wyciągacie mniej więcej? Propozycje. W tym roku mamy nową wymianę młodzieży, program europejski, gdzie nasza młodzież będzie mogła poznawać kulturę, tradycje takich krajów jak Włochy, Portugalia, Niemcy, Rumunia. Myślę, że to ogromny też zastrzyk dla tych młodych ludzi. Również bierzemy udział w takim programie Wsparcie na starcie. Tutaj ogrom zajęć dodatkowych dla młodych ludzi. I to z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ale nie tylko. Z doradztwa zawodowego, żeby ten młody człowiek też poznał siebie i swoje, tak jak powiedziałam, swoje wnętrze, żeby mógł realizować dalej siebie. Czego życzyć szkole na następne 60 lat? Kolejnych 60 lat tak wspaniałych jak do tej pory. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Bożena Sobkowiak, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Koszalinie, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.